Czym jest dla mnie polskość? To najszersza wspólnota, z którą się identyfikuję. Można powiedzieć, istnieją szersze wspólnoty, ludzkość, kultura zachodnia, ale mają one charakter dość abstrakcyjny. Mam świadomość, że jestem człowiekiem i to nakłada na mnie określone powinności. Muszę tak, a inaczej wobec ludzi się zachowywać, ale nie przenosi się to na mój tryb życia, na moje zobowiązania. To samo, jeżeli chodzi o wspólnotę kulturową, tą szeroką. To znaczy, jest to czysto świadome, wyłącznie świadome konstatacja. Przynależy mój naród, mój kraj przynależy do tej wspólnoty, a więc i ja przynależę. A czym jest polskość? Czym jest wspólnota narodowa? Najbardziej syntetycznie ujął to Max Weber, mówiąc, że to wspólnota losu. A więc mamy poczucie, że nasza egzystencja bez reszty związana jest z sposobem istnienia narodu. Na wschodzie Polski mamy w tej chwili wojnę. Ukraińcy bronią swojej tożsamości narodowej, którą usiłują im Rosjanie odebrać. Podejmują największe ryzyko, ryzyko śmierci. Tym samym pokazując, jak znacząca jest dla nich ta wspólnota. Ona przekłada się na wszystkie wymiary ludzkiego życia, na wymiar ekonomiczny, ponieważ od stanu ekonomicznego, gospodarczego narodu zależy również pomyślność jednostek, na wymiar wolności indywidualnej, na to, że wspólnota narodowa to jest również wspólnota, powinna mieć wymiar polityczny. Emanacją wspólnoty narodowej jest państwo, które jest naszym państwem, a więc możemy je kształtować tak, jak uznajemy za stosowne. A więc jest to ten najszerszy wymiar wolności, który oznacza, że możemy próbować formować rzeczywistość zgodnie ze swoimi pragnieniami. Można wyliczać kolejne wymiary tej tożsamości, tego wpisania losu indywidualnego w los zbiorowy. Człowiek jest bytem społecznym. Ta banalna konstatacja niesie ze sobą niebanalne konsekwencje. Stajemy się człowiekiem dzięki kulturze, która jest takim zbiorowym, wielopokoleniowym wysiłkiem. Kultura funkcjonuje w konkretnych, partykularnych wcieleniach. Takim najbliższym nam jest właśnie wymiar współcześnie, wymiar narodowy. To przecież wymiar języka. To wymiar wszelkich systemów porozumiewania się, nie tylko języka, ale systemów pojmowania rzeczywistości, obyczaju, a więc sposobu reagowania na świat, relacji międzyludzkich, doświadczeń. Tego, że ja rozpoznaję tych swoich bliźnich, wiem, jak oni się zachowują i są oni mi w jakimś sensie najbliżsi. To jest ta wspólnota, z którą dzielę moje doświadczenia podstawowe. Naród jest wspólnotą rozpiętą w czasie, to znaczy dostaje pewien świat. Ja się w tym świecie i dzięki temu światu kształtuję jako człowiek. No, czym bylibyśmy bez języka, bez wszystkich form kultury? Nasze potencje ludzkie nie mogłyby ulec realizacji. A więc to, że taka, a nie inna kultura kształtuje mnie, to jest dziedzictwo, które ja otrzymuję. I to jest zobowiązanie, ponieważ mam obowiązek przekazać je następnym pokoleniom w jak najlepszym stanie. Oczywiście to dziedzictwo nie jest takie absolutnie homogeniczne. Splata się na to wiele wątków, czasami takich dość mocno polemicznych, a nawet agonistycznych, czyli ścierających się ze sobą. Ale nie zmienia to faktu, że jesteśmy w stanie wyróżnić i wskazać te podstawowe rysy tego dziedzictwa, które powodują, że jesteśmy kimś szczególnym. To bardzo interesujące, jeżeli popatrzymy na naszych sąsiadów. No, Polacy różnią się od Niemców, mimo tego dość mocno, mimo tego, że sąsiadują z nimi. Od Czechów, od Słowaków, od Rosjan. A więc ta tożsamość jest silna i określa nas.
Bardzo ciekawym doświadczeniem jest emigracja, która pokazuje, że człowiek przynależy do pewnej wspólnoty i kiedy opuszcza ją, no to nie jest u siebie wtedy. Oczywiście człowiek może zanegować swoją tożsamość wspólnotową, ale to ile to kosztuje, jaką cenę to się przeprowadza, pokazuje znaczenie tejże wspólnoty. A więc jeszcze raz, to jest wspólnota, która nakłada na mnie zobowiązania. Wspólnota narodowa wyraża się współcześnie w państwie, a więc w pewnej najszerszej politycznej formie, która daje nam możliwość budowania swojej rzeczywistości, nakłada na nas te zobowiązania. To tylko w narodowym państwie w tej chwili możliwa jest realna demokracja, dlatego że my musimy odczuwać taką elementarną tożsamość z ludźmi zamieszkującymi jedno państwo, pomimo wszelkich różnic, które nas dzielą, odczuwać tą fundamentalną tożsamość, żeby budować wspólne dzieło, jakim jest państwo, i odwoływać się do wspólnego interesu. Państwa, które złożone są z różnych narodów, z różnych plemion, no, takie państwa nie mogą funkcjonować w systemie demokratycznym. A więc wszystkie te doświadczenia, które mamy w tej chwili, do których się odwołujemy, formy istnienia politycznego, odwołują się do państwa narodowego. A w wypadku Polski mamy jest bardzo szczególną historię. Mamy doświadczenie nieistnienia naszego państwa. Przez sto kilkadziesiąt lat Polacy nie mieli swojego państwa, a przetrwali. Przetrwali jako naród i odbudowali państwo. To pokazuje, jak silna jest ta tożsamość narodowa. Pomimo tego, że w XIX wieku dla ogromnej większości zarówno mieszkańców Polski, jak i mieszkańców Europy było oczywiste, że Polska już nie zostanie odbudowana, że już nigdy i nie będzie. A proszę bardzo, istnieje, znowu istnieje. A więc mamy doświadczenia trwałości i siły tej naszej tożsamości narodowej. Mamy również specyfikę tego, niesłychanie ciekawą specyfikę naszą narodową. To w swoich dziejach Polski profesor Andrzej Nowak wskazuje, że nasze doświadczenie historyczne jest skonstruowane wokół idei wolności. To bardzo ciekawe, że jedna z najstarszych kronik Polski z przełomu XII i XIII wieku, kronika mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, który pokazuje nasze doświadczenia takie mityczne, to jest, stało się obiektem kpiny niesłusznie, bo w ten właśnie sposób wszystkie inne historie w tym samym czasie były konstruowane. Otóż tenże autor, Wincenty, zwany Kadłubkiem, już Wincenty, pokazuje, że doświadczeniem takim fundamentalnym Polski jest poczucie republikańskości, a więc wolności politycznej. Mamy poczucie, że państwo jest rzeczą wspólną, a król nie jest właścicielem tego państwa, tylko jest naszym reprezentantem. To doświadczenie, które czasami przybierało formę skrajną i doprowadzało do negatywnych konsekwencji, ale jest czymś niezwykle ciekawym. Można wymieniać kolejne takie nasze doświadczenia, w tej chwili nie miejsce po temu, ale to jest niezwykle bogate doświadczenie nasze, które odwołuje się do tradycji, które podobno w tej chwili tak bardzo akcentujemy, czyli tradycji wolności, wolności politycznej, tradycji republikańskiej, którą w tej chwili łączymy, identyfikujemy z demokracją. To wszystko jest ta polska tradycja. A więc mamy do czego się odwoływać i mamy czego bronić. Mamy bronić przede wszystkim tej naszej wspólnoty, która umożliwia nam w pełni istnienie jako ludziom, którzy przynależą do określonej kultury i którzy formują swoje państwo zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.